Dominika Kusyk. Na bitwę komarowską trafiłam lata temu, gdy usłyszałam, że jest rekonstrukcja bitwy, ponieważ uważam, że jest to bardzo istotne, aby wspominać takie bitwy. Każda bitwa, czy jest to wygrana, czy przegrana, ma bardzo duży wpływ na przyszłe pokolenia i na to, kim jesteśmy, gdzie jesteśmy. Później zaczęłam kultywować, wspierać kawalerię, aby kultywować tradycje kawaleryjskie. Mój mąż jest kawalerzystą i obracam się cały czas w gronie kawalerzystów, ponieważ uważam, że jest to bardzo piękne. Nawet mogę powiedzieć, że moi rodzice mieszkają na ziemiach, które oczywiście miały w międzyczasie kilku właścicieli, ale te tereny otrzymał jeden z kawalerzystów właśnie za wygraną bitwę tutaj pod Komarowem i postawił krzyż. Krzyż już był drewniany, więc już kilka razy był zmieniany, ale nadal w tym miejscu jest. To jest taki nasz mały pomnik właśnie wygranej tej bitwy. Dlatego jeszcze szczególnie cieszę się, że w końcu jest duży, wielki pomnik, o którym każdy może usłyszeć. Bo historii tego krzyża ludzie nie wiedzą. Ja dowiedziałam się tak naprawdę dzięki temu, że moja babcia właśnie dużo opowiadała, ale myślę, że powinni ludzie o tym słyszeć. I dzięki temu pomnikowi, który tutaj stoi, ludzie usłyszą więcej, aby pamiętać, aby kultywować i aby być wdzięcznym właśnie kawalerzystom oraz wszystkim żołnierzom przy wszystkich walkach za to, że jesteśmy, za to, że tutaj jesteśmy, mówimy w języku polskim, bo to jest piękne. Tomasz Radziwicz, artysta rzeźbiarz cymbalski. Artur Wokniak, artysta rzeźbiarz z Zielonej Góry. Jeśli chodzi o tą rzeźbę, bitwa pod Komarowem, ważne wydarzenie. Dostaliśmy zlecenie, tak naprawdę wygraliśmy przetarg na rzeźby. Stowarzyszenie Bitwa pod Komarowem bardzo długo poszukiwała, z tego co słyszeliśmy, wykonawców, rzeźbiarzy, artystów. No i jest to taka nasza propozycja, którą tutaj z tyłu właśnie Państwo widzicie, która była przepracowana przez wiele godzin, bo powstawało mnóstwo projektów, mnóstwo małych modeli, które żeśmy przestawiali, zestawiali. Same pozy kawalerzystów były wielokrotnie jakby w różne pozy ubierane i myślę, że ta rzeźba gdzieś tam została wybrana, ta poza, ta sytuacja, ta kompozycja została wybrana spośród bardzo wielu różnych propozycji. No, to co Państwo oczywiście widzicie, to jest już efekt finalny, prawie efekt finalny, ale ta droga dojścia tutaj do finalnego wydarzenia była bardzo długa. No oczywiście się dzieliło na kilka takich fajnych etapów, od takiego sympatycznego etapu tworzenia projektu konstrukcyjnego poprzez wybudowanie potem modelu skali 1:1. Jeden i drugi wymaga ogromnego determinacji, ale przede wszystkim fantazji, które mam nadzieję, że w tym projekcie widać dynamikę, fantazję, siłą rzeczy fantazja łańska, tego się nie wszyscy znamy. Maciej Kowalski mieli ogromną fantazję, ogromną charyzmę, dzięki temu dzisiaj jesteśmy tutaj z Państwem i mamy tę przyjemność. Prezes Stowarzyszenia Bitwy pod Komarowem, główny inicjator i współprojektant. Generalnie miał powstać w latach 30. Niestety wojna przerwała te plany. Wiemy, co było po wojnie, natomiast myśmy podjęli się realizacji tego dzieła. Jak idziemy z tyłu, jest to dzieło. Naszym założeniem było utrzymanie skrzydeł husarskich, o których była mowa przed wojną. Wchodziliśmy do tego rzeźby bardziej dynamiczny, bardziej dynamiczny stół. Proces projektowy trwał dosyć długo, dlatego koncepcje bardzo różne, one się zmieniały. Natomiast już od samej koncepcji wykonania projektu, architektury, konstrukcji całości, już widzieliśmy po prostu, co mamy rysować.
przedstawiał skrzydła pisarskie. Natomiast ten projekt, bardzo piękny, był projektem trochę z innej epoki. Czyli on był, też zrobiliśmy projekt z poprzedniej epoki. Czyli on był trochę XIX-wieczny w formie. Natomiast wszystkie formy, wszystkie pomniki upamiętniające chwałę żołnierza polskiego w wojnie 20 roku, z którymi ja się zetknąłem, miały charakter pomników modernistycznych, art deco. Więc ideałem, do którego dążyliśmy w czasie projektowania, była próba nawiązania do epoki, w której ten pomnik powstawał i w której został zainicjowany. Czyli tak jak oni cofnęli się, projektując wtedy ten pomnik trochę do fantazji napoleońskiej o wojnach konnych, tak my cofnęliśmy się do tej fantazji okresu międzywojennego. Dlatego monument ma charakter właśnie taki art deco modernistyczny, który uproszczony do granic możliwości, te skrzydła i ten detal jest... Chodziło o to, żeby nie przerysować tego. Opowieść o skrzydłach husarskich jest bardzo ciężko, bardzo łatwo osiągnąć kicz. Natomiast pozbawienie tego detalu i zostawienie tych dwóch ząbków na szczycie, które w jakiś sposób nieplanowany stały się syntezą w ogóle kawaleryjskości, bo z jednej strony są zwieńczeniem skrzydła husarskiego, a z drugiej strony składają się z dwóch robotów kapłańskich, czyli to, co najświetniejsze w historii polskiej jazdy w syntetyczny sposób udało się wypowiedzieć.